Nie, bo tak w sumie chodzę i myślę, czy coś może przeeksplorować, czy może nie. W sumie, why not? Chyba, że mogę ci pomóc, bo wtedy łatwiej. Z bazą? Znaczy i bazą, i eksploracją, bo... Znaczy ja idę teraz do handlarza właśnie, bo i tylko chcę oddać. Tak, choć tutaj jestem blisko, to poczekałbyś chwilę. A infekcja już mi się skończyła, tak by the way. A, jakby... jak? Herbal antybiotyki mi pomogły. A antybiotyki musiałeś używać. No, słuchaj, bałem się, że mi podrośnie to. Dobra, bo ważne, że mamy tu kuźnię i można... Można zacząć kombinować w sumie. W sensie kastet będę musiał sobie zrobić i będzie spokój. A czy masz uzbierane żelazo jakiekolwiek? Bo ja żelaza mam sporo. A ty masz? Ja żelaza nie mam. A chyba widzisz, kurde, a ja wszystko skrapuję, co tylko napotykam na drodze. Od puszek po inne złomy. I ja mam. A, chodzi ci o takie żelazo, no to takie żelazo w skrzynce mam chyba coś. Coś? Czyli ile? Dlatego to nie wiem. Ja do tej skrzynki odkładałem coś, nawet nie pamiętam, czy to było... Ej, bras mam i tym podobne. Ołów chyba nawet. Chyba, że idę sobie porozkręcać samochody. Rekreacyjnie. Były nitka tom trzeci, czy ja to mam? Igła i nitka, tą trzeci mam. To grabasz modyfikacja. 2500. Mogę... Kowadło jest. Biorę. I miech jest. Też biorę. Dałem całą kasę, aktor, masz mi oddać połowę. Dobra. Dałem ponad dwójkę. Na miech i kowadło do tego, do pieca. Gdzie się nam aktor szwenda? Tutaj jest, okej. Okay. O, tu Yuka jest w ogóle. Czekam. Nie wiem, siedzę i rozwalam, co się da. Nie się metalowego? Mhm. Patrzcie, jak sobie wziął do serca. Nie sądziłem, że tak szybko to zadziała. Miałem to zeskarpować, kurde, no. No widzę, że tu aktor był, bo przedmioty nie wzięte wszystkie, no. Tak mu plastik wadzi, tak mu plastik wadzi. Wyjście na górę? Jest chyba wyjście na górę. Coś tam widać. Jak tam wejść? A, tu aktor już był, a tu dało się wejść. Był aktor, był. No tak, zapomniałem, że on nie odpuszcza takich rzeczy. Metalu to nie zbiera, ale takich rzeczy nie odpuszcza. Jakie rzeczy? Plecaków, nie plecaków. Ej, ale dobra, żelazo już się trochę... No jestem ciekaw, ile ty masz tego żelaza. Nie za dużo. Nie wiem w sumie, co ja mogę tak rozbierać, żeby to wyfarmić. Wszystko, od puszek. Gwoździ akurat nie, no bo gwoździe się przydają. No,
ale ogólnie rzeczy takie typu jakieś tam... Skłamać, no narzędzia wszystkie na przykład, które są nieprzydatne. Ja coś ci jak to tylko powiem, że teraz będziesz zazdrościł, ale będziesz zazdrościł, ale będziesz zazdrościł, o matko boska, ale ty będziesz zazdrościł. No to przejdź do... Zaraz, ja muszę to najpierw zrobić, żebyś zazdrościł, ale będziesz zazdrościł, o Jezuniu, po prostu nie mogę, będziesz tak zazdrościł. Jeszcze ciebie się przejdę, żebyś zazdrościł jeszcze bardziej. Widzowie już wiedzą, o co mi chodzi. Ale będziesz zazdrościł. O Jezuniu! A będę dowiedzieć, że będę zazdrościł tak. po 4 tygodniach nagrywek. Trudno. No, nawet tam podejdę bliżej. Żebym zazdrościł. Nie musisz, bo już jestem blisko. Rower. Ja myślałem, że ty tu, nie wiem, przyjdziesz z tym kastetem albo coś. Na chuj mi kastet? Mam rower. Albo nie wiem, jakąś wymaksowaną bronią na fulę, coś. No po co, mam rower, mogę się szybciej przemieszczać, a ty będziesz lazł jak ta cipka. Będę robił wyprawę. Na moim rowerze, chyba cię głowa boli. Zakopałem się! Nie! No i teraz? Ale tylko boksują mi koła. Już po zazdroszczeniu. Dobra, ja wyjechałem. No, rowerek stoi, piękny. A tylko aktor zobaczy cię na moim rowerze, to zobaczysz. A wiesz czemu? Twój kolor skóry. Zostaw. Ja się chciałem tylko zapytać. Przypiąłem go. Chciałem się tylko zapytać, kiedy kuźnię robimy. Zaraz właśnie. Robię sobie wjazd rowerowy. O, nawet pomogę, nie? Wiem, ty zaraz bliżej tego roweru podchodzisz. Tak dbał o ten rower. Zaraz go na górę wnieś. No, coś ty myślał. Sobie do pokoju zaprowadzi. Dokładnie. Będzie z nim spał, będzie z nim... Żebyś wiedział. Gdzie mój rower? Jest bezpieczny. Aż zamknął drzwi, tylko żeby upóźnić pogoń. Przepiękny. Wiem. Chyba, że koloru się nie da zmienić. Chyba. On ma magazyn! Otwórz. Nudzi mu się definitywnie. Zaraz go pizdniemy wszyscy spokojnie. Aktor! To po muzyka się nie podoba. Kurwa, zaraz wymuzykuję. Patrz teraz. Tyk. Niebieski rowerek. O, czy jak mogę nim jeździć? Już nie, na nim siedzę. Masz za krótkie nóżki, kurwa, troszeczkę do tych pedałów. Nie rozumiem, co ci się nie podoba. Mi? Nic. O, berwier, teraz masz to jak chcesz. I masz to też jak chcesz.
A co to? Czy to jest ten karabin, który ty mi... Który ty mi dałeś, tak. Ja mam piąty poziom teraz. Masz 5 milionów siły. W Rise of Kingdoms. Zobaczymy, czy ci hełm spadnie zaraz. Będziesz usta śmierć. Jest takie pięknie wyglądam. Po prostu ideolo. Dobra. Dobra, forge. Forge. A farsztat dopiero później zrobimy. No bo musisz mieć, jakby nie patrzeć, metal. Chyba nawet będę miał wszystko do forge'a. Chyba. Nie wiem, chodź się domyślę. Czy ja mam to? Ja co, tego nie mam. Co strzelamy do niedźwiedzia? Tak. Strzelaj. Poszczelam do niedźwiedzia. Nie rób sobie jej, że nie mam żadnego. Ej, serio? W całą grę nie zgarnąłem żadnej taśmy? A jaką taśmę potrzebujesz? No zwykłej, takiej klejącej. Bo nie wiem, czy ja jakiejś przypadkiem nie mam. No ale to aż niemożliwe, że ja przez całą grę taśmy nie ogarnął. Taśma hydrauliczna, 2 sztuki. Trzeba 3. To mam 2. Ty, no ale ja bym powiedział, że taśmy to ja miałem od cholery. Masz amunicję. Okej. Gdzie mam? Tutaj też. Dobra. Ej, no naprawdę, to jest dziwne. Idę poszczelam. Nie spodziewałbym się, że nie mam taśmy. Ale ja się da chyba zrobić, z tego co pamiętam. Albo jestem ślepy, bo to też tak może być, że jestem ślepy, że ona gdzieś tutaj leży, a ja ją cały czas tylko przejeżdżam. Myszką, taśma hydrauliczna. Ach, na luzie. Ale chciałabym takie niedźwiedzia tu zobaczyć i go tak cyk tu sprowadzić. Na górę najlepiej. Oczywiście, najlepiej takiego zombie. Byś pierwszy tam padł, wiesz o tym. Ty, taśmy już mam od cholery. Najgorsze jest, że nie widzę tutaj żadnego. Kurwa, kto mi rower porysował? Kto mi porysował rower, pytam się. O mnie nawet nie myśl. Kto mi wylał rdze na kierownicę? Zresztą może zaraz mieć dziury. Żebyś ty zaraz w głowie nie miał dziury. O fuck. Ty, ja kupiłem miech i kowadło, a my najważniejszego nie mamy. I? Tygla. Zobacz, czy nie możesz kraftować tygla. Czekaj, tygiel. Otóż nie, nie mogę. Mamy przejebane. Tygiel jest temat, albo zaawansowany niż... No, no to co, strzelamy sobie do ptaszków. Tak, ptaszku. Dobra, jak się włączyła latarkę w pistolecie? Masz latarkę w pistolecie? Mhm. A jak mi to pożyje? Ale piękny okaz. Ale polski rower widać. Jaki polski, panie zagraniczny? No to co, testujemy kuloodporność? Chcesz zaraz wytestować swoją kuloodporność, czepka? Rozumiem, że nie. Nie wiem, kusi. Ile masz aktor żelaza? Żelaza? Tu mam 600. Tu mam, no, 800 łącznie. Mam 2 razy więcej. Godzin w grze też 2 razy. Nie, nawet nie 2 razy. 500 razy. Ty, da się chyba jednak sztabki wytopić. Dobra, nie jest źle. Tak, da się sztabki wytopić.
Dobra, to jeszcze zaraz sobie spróbuję dołożyć. Nie, panie aktor, nie, ja wiem, co ty kurwa kombinujesz. Chcesz, to mogę ci wyrzucić. 12 żelaza na jedną sztabkę i 6 gliny. Masz glinę? Glinę? A? Chyba też powinienem mieć. Sprawdź, ile masz gliny. Dobra, wyjdę na dwór. Nie zapomnij o żelazie, które leży, żeby nie znikło ci. To masz tutaj, mówię. Nie, ja sobie swoje wytopię i dopiero ci dam. Okej. Okay. Jestem świnia. No to dla twojego dobra. To dla twojego dobra. Pokopałbym grządki, ale tu ciemno jest jak... Masz latarkę w broni. To se przyśpieć. Serio, kurwa, kopie. No pojebany. On jest w cieni. Dołki robię. Żeby cię zaraz coś tam... Spokojnie, chcę zębiaki tutaj zwołać. Tak serio? No. Szukam jakiegoś, żeby go strzelić. Ty nie dasz mi spokoju, co? Nie. Ja ci nie tykałem tego roweru, nie oblałem ci go rdzą, kurwa. Zostaw. To był Deviko. Deviko, bez serwera. Kurwa, nie ma żadnych zębiaków? Chodź tatu. Aktor kopie na dworzu, nic nie robi zbytnio. Nie ma jak się bronić nawet. No już zwiał, już strach go obleciał. No przyszedł twój oczekiwany zombiak. Przyszedł? Dobrze, że padł. Nie mogę. Czy ty mi możesz dać pokopać tą glinę w spokoju? Nein. Powiem ci więcej, ja sobie robię kolejną dziurę w dachu. Żeby miał szybciej wychodzić. A ile sztuk tej gliny potrzeba? Dużo. 12 sztuk chyba na jedno żelazo. Weź mnie, nie denerwuj. Łopata mi jeszcze padła. A weź. Ile żelaza mam. To ja ten jeden uprzejmy sąsiad zawsze. A, co dzień dobry. Tak. Cukru zawsze dam. Ja widzę, jak ty mi kurwa cukru dasz. Mi w gardle stanie. No, słyszę, że znów kopiesz. Taki zombiak? Czekaj, wykonam za ciebie robotę, dobra? No gnoi nie idą. Serio, żeby żadnego zombiaka nie było w okolicy? No to jest śmieszne. To już pokopałeś? Zobaczę, ile mi będzie potrzebne. Najwyżej pójdę jeszcze sobie dokopię. Ja tu piesyka nie wpuszczę. Ile ci tam jeszcze zostało? Dużo, 994 żelaza. Okej.
To ja sobie tu poczekam. Alt tab. Dobra, masz, już cię wpuszczam. Muszę tylko glinę wydobyć stąd. Gdzie twoje 994? No, wpuszczę cię, wpuszczę. Tylko mi się jeszcze robi trochę żelaza. Dobra, to tutaj. Alt tab. To mi się tutaj pałęta. Już mnie stąd. Już. 3, 2. Przecież nie zabiorę. A ja ci już nie ufam. Ja ci już nie ufam. Bazy też mamy oddzielne. Aż tak. Rower chciałeś mi ukraść. Czekaj, taśmy się z czego robiło. Nie powiem. Play. Weź sobie te schematy, kurwa, już weź. Masz tutaj w jedzeniu, one cały czas tylko tu leżą i leżą. Jak zrobię taśmę hydrauliczną. Po co ci? Do kastetu. Dwa punkty. Skórę masz? No nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Być możesz korzystać. Może i mam. Aktor, 13 razy masz teraz sobie wypalić. I ja ci dam 12. I masz mechaniczne części tak w ogóle, czy nie? Masz? No mam. Ile ich masz? Łącznie 18. No to jesteśmy w dupie. A co chciałeś sobie zrobić? Workbench. A nie, dobra, mam 6 jeszcze. Workbench trzeba zrobić. Klucz masz do rozbierania samochodów? Czekaj. Chyba w ekwipunku, ale mam. Bo ja młotek mam. Mam. A do czego potrzebny? Do workbencha. Dobra, ile wykuć? 12, aż ci 12 tu rzuciłem. Młotek też ci rzuciłem. Drewno tam powinieneś mieć. Mechaniczne części też ci rzucam. I wszystko. I zaraz stawiasz workbencha. Dobra, czekam, aż tam glina wejdzie z żelazem. Trzynaście, tak? Mhm. Mogę to robić. To będę miał żelazne itemki na 5 poziomie. Świetnie. Dobra, to ja zaraz wracam. Ale weź to, ej. Co wziąć? Już. Albo znikło, albo wziąłeś. Ja wziąłem 12 tego. 6 części powinieneś mieć. Jakie 6 części czego? Ja pierdolę, zniknęła, aktor, zabiję cię. Ale 6 części czego? Mechanicznych. Rzuciłem ci, bo będzie ci brakować 2. Nie wziąłeś ich, prawda? Mam 18. No to świetnie, zniknęło. No to nie zrobisz już workbencha. Grety. Mówiłem ci, weź to z tyłu, weź to z tyłu, weź to z tyłu. Nie.
A, to patera. No co? Hej, hej. Myślisz, że spadł do dołu? Nie. Patrz sobie przez dach. Ty serio chcesz do trzymi? Wiesz co, nie, ja może sobie nie do tego rozbierał, co ty na to? Jesteś pewny? Mam cię na sterowniku. Jedna część. To jeszcze szukasz drugiej. Mam cię na sterowniku, pamiętaj. Dobra, czyli chronisz mnie, dobra. Warto wiedzieć. Widzę czarną plamę tylko. Jaką? Czarną plamę. Rasista, kurwa. Czemu rasista? Nie ma czar. Mógłbyś tego nie strzelać, bo z tego HP leci. Liczę na to, że zaraz zombiak się jakiś pojawi. Dobra, mam 20. Tylko będę musiał jeszcze 10, jeszcze ogarnąć 10 na kastet. Więc nie wracam, dopóki nie będę miał 30. Naprawdę, coś mało tych zombiaków jest. Ja wiem, że ty byś chciał tutaj, żeby cała horda przyszła. Nie, no naprawdę, mało się ich respi w nocy. Za mało, moim zdaniem. No i cyk, zaraz reset serwera, dodajemy kolejny. Jak będzie trzeba, to tak, no bo naprawdę jestem zawiedziony. Tutaj mam już Forge, czyli teoretycznie... Który mam stage gry? 26 to 19. Zaraz powinny się screamery pokazać. Słyszę jakieś zombiaki, ale... 12 już minut jeszcze. Już serio mi to wisi. No, zobaczymy, czy mu zaraz będzie wisieć. Już 30 zebrane, już mogę wracać. Dziesięć na to, 20 na to, jest git. Jestem zawiedziony. Dlaczego? Bo nie zginąłeś. Ja wiem, że ty w każdej grze tak tylko liczysz, a kurwa, że... Znaczy w tej grze to nawet nie muszę liczyć. Ty i tak umierasz. Dzień dobry, świecie. Dzisiaj myślę, że jest dobry czas, żeby znaleźć miejsce na bazę. Czyli co, robić sobie oddzielno? No nie, ale w sensie mur możemy zrobić wspólny, ale domki oddzielne, obok siebie. Okej, ja miałem sobie zrobić 13. Zrób tego workbencha do cholery jasnej. 13 i chyba 30 miałem sobie zrobić na... Ty, tu jeszcze były antybiotyki. Serio? Góry potrzebowałeś? Ile? Zaraz ci powiem. 25 tam. Tu jeszcze 5 zaraz sobie dodam. Kurwa, ciężka matematyka. 4 skóry. Weź, tu jeszcze masz przepis na piczku. 4 skóry, tak? Masz. I zrób tego workbencha. Ja wiem, że cię tutaj goni. No bo chcesz workbencha. A ja chcę sobie dodać. Chcę sobie dodać ostatnie żelazo i już. Irytujący. Dobra, czekaj. Chcesz coś takiego? Zaraz ci kurwa ta skóra znów zniknie. Da, czekaj.
A, jeszcze drewno. Po prostu nie wierzę. Dobra, za 4 minutki powinien być warsztat. No już go kraftujesz? Mhm. Dobra, jak się to tworzy, ja zaraz wracam. Mhm. I standard. I znów będzie na pługwie ile. Dobra, kochani, idziemy, bo on zanim zrobi ten warsztat, to się zejdzie. Bierzemy tu, to bierzemy, to pozostawiamy. Strzały trzeba zrobić definitywnie. Weźmy to. Czy trochę tego jedzenia podskoczy. Zjemy to. A dzisiaj jest przecież Blood Moon. No tak. Wybierzemy rower. Idziemy szukać jakiejś fajnej miejscówki. To ciemno jak w dupie. Czemu aktor to wszystko po... zasłanię. Dobra, może przy okazji zwiedźmy mniej więcej miasteczko. Zobaczmy, co tutaj w ogóle jest. No tu jest... czego nie ma. O, przy okazji może ten domek zwiedźmy, bo już ten domek mnie korcił od samego początku, jak tutaj szliśmy. Nie wiem czemu. Rot. To już nie jest rot. To już nie był szut. Jestem. Mhm. Nie chcę ci nic mówić, ale dzisiaj jest Blood Moon. Pytanie, czy będzie taki prosty jak ostatni, bo jeżeli tak, to easy. Jeżeli nie, to mam problem. Nie, bo właśnie ci miałem powiedzieć, że będę musiał kończyć na chwilę. A, już całkowicie, tak? W sensie... No. Dobra. Dobra, to wiesz co, po prostu jakoś wieczorkiem jeszcze się zgramy. A tymczasem w takim razie, moi drodzy, to by było na tyle. Ja sobie tutaj gdzieś jakąś miejscówkę może znajdę bezpieczną, żeby się nie narażać. O, na przykład tu. No i widzimy się w następnych odcinkach z Seven Days to Die. Trzymajcie się, aktor, żegnaj się. Siema. Hej, hej.